Dobry wieczór, jak mawiali czescy towarzysze za czasów sierpa, młota i czerwonej legitymacji partyjnej. Witam was dzisiaj w Wigilię wycieczki, którą muszę w dniu jutrzejszym odbyć. Muszę zgodnie z tym, co sobie obiecałem. Jutro kolejny fragment Żółtego Szlaku dookoła naszego miasta. Będzie to fragment dookoła naszego miasta, ale będzie to fragment, który prowadzić będzie od stacji kolejki wąskotorowej w Rudach Raciborskich żółtym szlakiem w stronę naszego miasta. Czy to będzie 5, 10, 15 km, ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Zobaczymy, jaka będzie pogoda i na ile starczy sił. Postanowiłem też nieco zmienić środek, w którym transportuję te wszystkie swoje klamory. Po ostatnim filmiku widzieliście, że próbowałem zaprzyjaźnić się z torbą Helicona Foxtrot 2, ale niestety nie za bardzo mi to wyszło. Nie będę też ukrywał, tak między nami, że pani kanapowa, jak zobaczyła mnie w tym wyposażeniu, to zaczęła się śmiać i stwierdziła, że wyglądam jak debil. To też był jeden z powodów, dla którego nie pokochałem się z tą torbą, ale o tym szaf oficjalnie nikt o tym nie wie. Oprócz mnie i was. Ale ten szpejk gdzieś trzeba nosić, ponieważ plecak Chicago V-Sportu jest zajęty, Craftera nie chciałem ze sobą brać, bo trochę za duży, a więc postanowiłem zapoznać się z czymś, co kiedyś już miałem w wersji pierwszej, a teraz nie, to już parę lat temu Helicon wypuścił w wersji drugiej. Jest to nie mniej, nie więcej, tylko torba, która nazywa się Wombat. Nie wiem, jak się wymawia to prawidłowo. Mark 2. Poprzednią wersję, którą miałem wiele, wiele lat temu, edycowałem z bardzo dużą przyjemnością, a miała tylko jedną wadę. Tutaj na krętlikach tak strasznie, pękały krętliki i straszliwie skrzypiały, także nosić tej torby na dłuższą metę nie dało. A dzisiaj spróbuję zapakować się do niej na jutrzejszą wyprawę. I zobaczymy, czy wszystko uda mi się tutaj pomieścić bez zbędnego bólu. Jak widzicie, torba przyjęła prawie wszystko to, co leżało na stole. Doszedł jeszcze powerbank, doszła jeszcze część kabli. Niestety nie zmieścił się tutaj duży zasobnik EDC Pentagona, ale nie będę odczuwał jego braku ze względu na to, że zdublowany jest przez zawartość nerki. Torba spakowała się w miarę szybko i w miarę bezboleśnie. Mam tylko nadzieję, że w dniu jutrzejszym na wycieczce nie będzie specjalnie jakoś tam przeszkadzać i się sprawdzi. A nie pozostaje tylko nic innego w tej chwili, jak zarzucić ją sobie na ramię, przytroczyć do siebie paskiem, żeby się w czasie drogi nie majtała i zaprosić was na film. Naszą wycieczkę zaczynam od stacji kolejki wąskotorowej w miejscowości Rudy Raciborskie. Dawno, dawno temu jeździła tutaj kolejka wąskotorowa z mojego miasta, czyli bezpośrednio z Gliwic, na tą stację i z powrotem. Niestety od parunastu lat kolejka funkcjonuje tylko jako zabytek i jako atrakcja turystyczna, więc jeździ kawałek tylko w tamtą stronę i z powrotem. Jest szansa, że może w przeciągu kilku lat gdzieś jeszcze zacznie jeździć w tamtą stronę, ale czy to będzie zrealizowane, nie wiem. Co chwilę słyszy się obietnice i co chwilę nic z tego nie wychodzi. No, ale dzisiaj nie to będzie tematem filmu. Dzisiaj tematem filmu będzie Wombat, dlatego zobaczymy, jak sprawuje się w trasie. Następny przystanek, klasztor Cystersów w Rudach Raciborskich. Tam za mną widnieje zespół zabudowań klasztornych pocysterskich. Cystersi zostali tutaj osadzeni w średniowieczu dla zagospodarowania tych terenów, co zresztą widać po dużej ilości stawów, kanałów, rzeczek, przekopów itd. Cystersi słynęli nie mniej więcej, tylko po prostu z hodowli ryb.
Jak na razie żółty szlak nie zachwyca. Dlaczego? Ano dlatego, że zobaczcie, zamiast iść polną, leśną drogą gdzieś wśród drzew, krzewów, to niestety zasuwamy cały czas asfaltem. Żadnej przyjemności praktycznie z tego nie ma, bo to jest tak, jakbyście lizali cukierek przez papierek, czyli praktycznie jesteście i nie jesteście w lesie. Ze mną jakieś 5 km trasy. Pierwszy taki atrakcyjniejszy punkt, który powinien być dość mocno oznakowany, opisany, żeby wiadomo było, o co tutaj chodzi. Ale muszę przyznać, że gdyby nie internet, to za Chiny Ludowe nie wiedziałbym, o co tutaj biega. Tam jest tablica, ale to jest tablica informacyjna o historii, jak tam się rozwija las, tego typu rzeczy, więc nie wiem, znaczy nie wiedziałbym, o co chodzi z tym pieńkiem, gdybym wcześniej nie zapoznał się z trasą i nie przeczytał. Ta szyba miała kryć pod sobą informację mniej więcej z jakiego okresu pochodzi który pierścień na drzewie, ale jak widzicie, widać jedno wielkie nic. Tam tylko jakaś kartka o chyba szlakach czerwonych, diabli wiedzą. Także generalnie o, są tu jakieś listewki, dopiero teraz zauważyłem. Zaczyna się od 1764 roku, od koronacji Stanisława Augusta na króla Polski. Kończy się na 92, na wybuchu wielkiego pożaru w lesie tutaj w Rudach Raciborskich. Więc no, można powiedzieć, że gdyby ktoś jeszcze o to bardziej zadbał i postarał się pokazać, o co tutaj chodzi, jakąś tabliczką, byłoby lepiej. A tak to w tym wypadku chyba zadbanie przez nieużywanie. Aha, to chyba nie szkło, tylko tak zwana plebsa. Dobra, myślę, że tutaj nie będziemy jeszcze robili postoju. Na razie ta atmosfera tego betonu mnie odstręcza, także idę dalej. Parę kilometrów już za mną, pierwszymi wrażeniami mogę się podzielić. Tutaj jeszcze taka uwaga, nie będę specjalnie koncentrował się na pokazywaniu, oczywiście wspomnę, co tam jest w środku, jak ona wygląda, ale jeżeli chodzi o dokładny ogląd, to odsyłam Was do filmiku reklamowego Helikona, który znajduje się tam u góry. Tam dokładnie jest wszystko pokazane, z jedną tylko uwagą. Helikon pokazuje, że do tej torby można przypiąć organizery, wiecie, takie paski ze szlufkami i tutaj można to wszystko narzepić. Tego nie ma w komplecie. Dlatego też, jeżeli potrzebujecie sobie tutaj jeszcze zorganizować latarkę, nóż, tego typu rzeczy w jednej kieszonce albo gdzieś w środku, to musicie o taki organizer zadbać we własnym zakresie. Jeżeli chodzi o kieszonki, mamy tutaj dwie kieszenie przednie, które otwierają się, ta troszeczkę, a ta prawie do samego dołu. Chodzi o to, żeby wygodniej było wyciągać, mieć dostęp do zawartości. I tutaj, nie wiem czy będzie widać czy nie, znajduje się jeden rzepik, tutaj znajduje się drugi rzepik, także organizer możemy sobie spokojnie tutaj przyczepić. Druga kieszonka jest lustrzanym odbiciem, czyli zamki działają jak gdyby w drugą stronę, otwierają się też. I tu jest dokładnie to samo, czyli rzep, rzep. Zamki dwubiegunowe, dwukierunkowe, także możemy otwierać sobie w tą lub w tą stronę. Tutaj mamy kieszeń taką płaską, która praktycznie rzecz biorąc gdzieś jest mniej więcej na głębokość mojej dłoni. Również zarzepiona z jednej strony, z drugiej strony nie. Materiał odporny na zachlapanie, na drobny deszczyk. Z tym, że praktycznie nie widzę zastosowania jakiegoś takiego większego dla tej kieszeni, bo przy wypchanej torbie ciężki jest tutaj dostęp, chyba że coś płaskiego, nie wiem, rękawice. O, może tak to będzie działać. A jeżeli chodzi o tył, żadnej finezji, nie mamy tutaj żadnej poduszki z zewnątrz, która nam nie pozwala, żeby tam na biodrze gdzieś powstały jakieś odciski. Myślę, że dlatego, że tutaj w środku wszyty jest materiał i od wewnątrz, znaczy ta ścianka jest ewidentnie miękka, także z tej strony specjalnie jakichś poduszek nie trzeba. Żadnej kieszonki z tej strony, tylko jeden uchwycik, który pozwala nam pasek, ten, który jest tutaj, przepiąć albo do pozycji dolnej, żeby było pod kątem, albo do pozycji górnej, żeby pasek był traktowany jako zwykły pasek biodrowy. Dokładnie to samo tutaj, możemy tą klamrę odpiąć i przepiąć ją tutaj, żeby pasek szedł na skos. Dwie kieszenie boczne, jedna otwierana jest tak jak ta,
Druga. Dokładnie tak samo, czyli do końca. I pierwsza rzecz, która nasunęła mi się na myśl, mimo tego, że te kieszenie są czasami wypchane i tak dalej, można by to było naszyć parę palców moli, nie wiem, przytroszyć jakiś pokrowiec na piłę, na kolejną butelkę z wodą, tego typu rzeczy. No uważam, że to akurat jest zmarnowany potencjał. Tu i tu na pewno by się przydało po kawałku palców. Jeżeli chodzi o pas naramienny, wygląda on w ten sposób. Wyposażony jest w system szybko wyczepny. Możemy torbę szybko zrzucić. Nie musimy nawet z obu stron odpinać klamry Fastex. Puszczamy i ona zlatuje. Jest to też o tyle wygodne, że w momencie, kiedy chcemy tą torbę zrzucić z siebie, nie szybko, tylko po prostu ją ściągnąć. Nie chce nam się jej tu przerzucać i tak dalej. Robimy coś takiego, torba jest odpięta. Pasek sobie na razie odepnę, żeby Wam nie przeszkadzał. I teraz na szybciutko to, co w środku. Jeżeli chodzi o wnętrze, wygląda w ten sposób. Z jednej i z drugiej kieszeni, znaczy strony, mamy kieszonki. Do tych kieszonek spokojnie wchodzi nalgenka litrowa z wodą. Nie będę ukrywał, że udało mi się tutaj bez problemu zmieścić litrowy termos z Bita. Torba spokojnie się zamyka, także nie przeszkadza. Z jednej strony mamy naszytą część rzepową. I to jest ta część miękka, która opiera się o biodro. Z drugiej strony, od strony zewnętrznej, mamy tutaj dwie kieszenki siatkowe, które zamykane, podzielone są na dwie, zamykane na dwa zamki. A więc generalnie, jeżeli potrzebujemy coś tutaj wrzucić i widzieć, co jest w kieszonkach, nie będzie to w żaden sposób kolidowało. Kieszeń główna jest bardzo pojemna, a ponieważ nie ma tutaj żadnych dodatkowych organizerów, w tej chwili nie ma żadnych przegródek, także możemy do niej sporo wcisnąć i sporo zmieścić. W oczach moich pojawiła się nadzieja, albowiem, jak mówi Pismo Święte, tam przede mną najprawdopodobniej kończy się ten cholerny asfalt i zacznie się żwirówka. I nie będę ukrywał, że bardzo, ale to bardzo się z tego cieszę. Tu z kolei przed Wami widnieje wieża. Takie wieże widywałem w naszym kraju paręnaście, parędziesiąt razy i nigdy nie byłem w stanie dojść, jakie jest ich zastosowanie. Dopiero wczoraj dowiedziałem się, że to są wieże do obserwacji pożarowej, czyli generalnie służą do tego, żeby ktoś tam sobie patrzył z góry, czy gdzieś się nie zaczyna palić. Przypominam, że te tereny były w latach 90. objęte naprawdę strasznym pożarem. Nie dość, że zginęło tutaj dużo zwierząt, spaliło się dużo lasu, to jeszcze zginęli ludzie. Także jest to ze wszech miar słuszna idea. Tam za mną, mam wrażenie, są ślady po tych pożarach z lat 90. Taka przecinka, która pewnie została przez służby zrobiona, żeby ogień nie przeszedł z jednej części lasu do drugiej. Nieubłaganie na zegarku zaczyna pojawiać się godzina 13, czas napasać brzucha, a przystanek zrobię sobie na platformie widokowej, która znajduje się tutaj troszeczkę w bok żółtego szlaku. Platforma zapewne, jak dobrze zrozumiałem z tablicy informacyjnej, ma pokazać turystom i przechodniom i wszystkim, którzy tutaj zajdą, ile lasu w ostatnim pożarze na początku lat 2000 spłonęło tutaj i ile trzeba było nasadzić młodnika, żeby ten las odbudować. Widzę, że te tereny nie mają szczęścia do bezpieczeństwa i te pożary dość często się tutaj zdarzają. No i nie mam teraz zielonego pojęcia, co robić. Czy wracać do siebie na Śląsk, czy zasuwać do Kejna 75.
parę kilometrów już za mną i nogi to odczuwają. Niestety jeszcze troszeczkę przede mną do miejsca spotkania z panią Kanapową. Jednak czeka mnie jeszcze teren zurbanizowany, tam już nie będzie co pokazać, ani też gdzie się zatrzymać, żeby nakręcić materiał. Dlatego też podsumowanie pozwoliłem sobie zrobić w tym ostatnim lasku, który po drodze. Jeżeli chodzi o wombata, to muszę powiedzieć, że nie za bardzo miałbym się do czego przyczepić, bo konstrukcja jest naprawdę fajna, przemyślana i na tyle pojemna, że na jedną taką dniową, na jedną dniową wycieczkę spokojnie szpeju sobie tutaj załaduje. Czyli jeden obiadek, butelka z wodą, kuchenka gazowa, jakby się jeszcze tam mocno pomęczyć, odpowiednio to wszystko poodchudzać, opakowania, to spokojnie zmieściłoby się jeszcze co nieco. Ilość kieszeni jest dla mnie wystarczająca, żeby ten cały szpej poorganizować, aczkolwiek tu pierwszy minus. Obawiam się, że torba nie za bardzo kocha się z nerką biodrową i raczej na wyprawy z tą torbą nerki zabierać nie będę. Dlaczego? Dlatego, że pas, który jest tutaj przy torbie i jest pasem biodrowym, odpina się go, jeżeli ktoś jest praworęczny, to oczywiście z lewej strony, jeżeli z leworęczny, to z prawej strony, ale tutaj też w tym miejscu mam zapięcie od nerki. Jeżeli nie ma jeszcze wyrobionej pamięci mięśniowej i która klamra jest od czego, to już zdarzyło mi się po drodze, że dwa razy próbowałem odpiąć torbę z siebie, a niestety odpinałem nerka i nerka leciała. Drugim minusem jest to, że przy kosztach torby 350 zł bez iluś tam grosików, nie ma tutaj żadnego organizera. Oczywiście torba jest w pełni konfigurowalna, jak widzieliście, możecie tam sobie te organizery poprzyklejać, ale niestety trzeba je kupić. Sprawdzę, ile taki organizer kosztuje. Będę musiał niestety sobie go fundnąć, żeby tam powtykać te swoje latarki, nie latarki, żeby niepotrzebnie nie nosić nerki. No ale jednak szkoda, że na filmie reklamowym Helikon to pokazuje, a w rzeczywistości tego nie ma. Trzecia sprawa jest taka, że jak wspomniałem, jeżeli jesteście obarczeni nerką, no to torbę możecie nosić po stronie przeciwnej, co oznacza, że jeżeli zapakujecie ją nieodpowiednio, będzie za ciężko i tak dalej, to będziecie mieli cały czas obciążoną jedną stronę, czyli jedno ramię. I ja co prawda nie czuję, bo zapakowałem się, tak jak mówię, lekko, ale może być tak, że przy większym ciężarze, po jakimś dłuższym czasie spacerowania, możecie czuć ewidentnie dyskomfort w jednej, z jednej strony. Drugie ramię będzie nieobciążone, no bo ze względu na nerkę, a nerki też za bardzo nie da się przełożyć na drugą stronę, bo po pierwsze, no raczej jesteśmy prawo lub leworęczni, więc sięganie raz tą ręką nie zawsze nam wychodzi. A po drugie, tak jak wspomniałem, już możliwość niestety odpięcia niepewna, czy nie zawsze chcemy odpiąć tą klamrę, którą odpięliśmy. Jeżeli chodzi o pozostałe zalety, no to kordura ok, zamki YKK ok. Jedyny minus, jaki tutaj widzę, to najprawdopodobniej klamry nie są ani Nexusa, ani Nexus Duraflexa, tylko tutaj są klamry jakiejś chińskiej firmy Miąg, czy coś takiego. Z przykrością muszę powiedzieć, że w jednej z nerek Helikona, chyba w Bandicoocie, jedna taka klamra odmówiła posłuszeństwa, mimo że nerka nie była mocno obciążana. No więc tutaj niestety nie mam za bardzo zaufania do tych klamer, no ale zobaczymy z biegiem czasu. Mamy na szczęście 2 lata gwarancji producenta. Co jeszcze może być minusem? Minusem może być to, że te kieszenie, nie te boczne, tylko te przednie, otwierają się właśnie tak niestandardowo, czyli otwierają się nie troszeczkę z jednej strony, tylko bardzo mocno, po to, żeby mieć dostęp do środka, ale jeżeli zapniemy nieuważnie, czyli na przykład zamek pozwolimy sobie tutaj z tej strony zostawić w pozycji zamkniętej, to może być tak, że otwierając coś nam się tutaj wysunie, wypadnie, coś zgubimy. Dlatego znowu trzeba sobie wyrobić nawyk, żeby zamki zostawiać w pozycji otwartej tutaj, albo od wewnętrznej strony, nigdy z tej. No i co, na razie tyle na szybko, jeżeli chodzi o wnioski związane z wombatem. Jeżeli chodzi o wnioski związane z żółtą trasą, warto było się przejść tym szlakiem, zobaczyć, mimo tego, że te drogi takie trochę bardziej cywilizowane niż dzikie, ale kilometry w nogach zrobione, samopoczucie poprawione, tlenu się nałykałem,
ludzi spotkałem, pogadałem tam z jednym panem, bardzo miłym, sympatycznym tubylcem, opowiedział mi troszeczkę tutaj, co się działo, był starszy ode mnie, więc pamiętał więcej. Warto było. Dzięki serdeczne za obejrzenie relacji. Ja wracam z wombatem na trasę, a Was zapraszam na następny film.